Elo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę albo co Wam opowiem, to o smarach i woskach, jakie ja do tej pory używałem i jakie mi się sprawdziły, co lepiej używać, jakie są plusy i minusy i co zrobić, aby łańcuch był tak w miarę przyzwoicie czysty i tak leciutko się kręcił, jak teraz w tym momencie. To jest napęd, który nie był czyszczony od samego początku tego roweru, tylko co najwyżej łańcuch był wyczyszczony z tego pierwszego smaru, aby nic się do niego nie przylepiało i na tym mam przejechane już prawie 1000 km. Oczywiście z delikatnym smarowaniem. Dobra, w takim razie co my tutaj mamy? Trochę się tego nazbierało, absolutnie to jest moja prywatna kolekcja, gdzie tego wszystkiego używałem. Jedne smary bądź woski sprawdzały mi się trochę lepiej, niektóre trochę mniej, więc dzisiaj wytłumaczę mniej więcej, co mi się sprawdziło najlepiej. O, i tyle z tego było. Tak, kolejność jest ułożona naprawdę bardzo losowo, co najwyżej jest podzielone, że tutaj mamy woski, tutaj mamy zwyczajne, tradycyjne smary. I postaram się Wam powiedzieć od tego, co mi się sprawdzało najgorzej. Więc na razie lecę z tematem i pierwszy, jeden z najgorszych dla mnie smarów to jest Expand Antistatic. Niby jest na warunki wysokiego zapylenia, czyli do warunków tak naprawdę bardzo suchych. Jak widać jest on bardzo rzadki, ale to jest smar, który sprawił, że w momencie po nasmarowaniu on zawsze bardzo jest taki głośny, taki dźwięk zużytego napędu. I właśnie nieraz już zastanawiałem, myślałem, że coś z napędem jest nie tak, ale to po prostu nie tak jest z tym smarem. Więc ten jest jeden z takich, można powiedzieć, dla mnie najgorszych. Bardzo, bardzo podobne właściwości ma tutaj też na suche warunki ten Expand Fluo. Expand jest to polska marka, zresztą widać, generalnie nie mają słabej jakości smarów, ale na przykład ten sprawdził mi się akurat najgorzej. Kurde. I teraz mam problem, bo tych smarów też wszystkich używałem. Dwa z nich są takie, które naprawdę było przyzwoicie. No to jeżeli lecimy już z Expandem, no to może też ten na suche warunki PTFE. Oil Wax, takie połączenie trochę PTFE, trochę wosku. Nie używałem tego za dużo, zresztą jak widać, jakoś nie wiem, nie miałem okazji. Oczywiście osoby, które używały tych smarów i mają jakieś zdanie w tym temacie, to też mogą się wypowiedzieć, będą na pewno bardzo cenne wskazówki, ale ten może użyłem ze 2-3 razy i przeszedłem na coś innego. Bardzo długo używałem tych produktów Jousa. Ten jest taki mniej więcej trochę woskopodobny, chociaż nie jest to też do końca, to też nie jest wosk, jakby się wydawało, ale ma bardzo podobne właściwości. Też posiada PTFE tak samo jak ten Expand i sprawdzał mi się w miarę dobrze. To był jeden z takich smarów, gdzie już w miarę nie brudził, a przyzwoicie smarował. Tego używałem na warunki zimowe. To już był smar, który bardziej brudził, ale też w warunkach zimowych był mi on bardziej przydatny. Jak widać, troszeczkę go je tam pozużywałem. Teraz tak, ten Shimanowski. To były jakieś tam próbki też z PTFE, które dostaliśmy do potestowania. Nie był zły. Ogólnie nie był zły, ale mimo, że jest próbka, jeszcze bardzo dużo go mam. Zresztą o, tutaj chyba trochę z niego pociekło i już mam łapę całą uwaloną. Coś takiego. Tu jest Bacon Wax. Bardzo ciężko mi się o nim wypowiedzieć, bo na pierwszy rzut oka, jak sobie wziąć go na palce i tak rozsmarować, to on wydaje się rzadki i bardzo szybko jakby robił się trochę taki bardziej stały i wydawało mi się, że będzie on miał fajne właściwości, ale użyłem go tak naprawdę dwa razy do szosy i napęd no ładnie, fajnie przesmarowany, cichutki, ale minusem jest to, że bardzo brudził. I został ze smarów Bloody i TF2 i
to jest smar, taki najbardziej popularny z Expandu, Bloody. On bardzo fajnie smaruje, on jest gęsty z tego, co widać. Mimo tego, że jest czerwony, to on aż tak mocno nie brudzi. Oczywiście z każdym smarem jest tak, że po nasmarowaniu warto wziąć i go, jak już dostanie się do środka, do ogniwek, to warto go wziąć i wyczyścić z tego nadmiaru. I to jest smar, który na przykład jest u nas też stosowany najczęściej na warsztacie do takich tradycyjnych, turystycznych rowerów, gdzie nikomu nie zależy aż tak mocno na, nie wiem, na watach, załóżmy, tylko po prostu na tym, żeby ten łańcuch był jak najdłużej przesmarowany. I to jeszcze jest za starych, dobrych czasów, chyba jeszcze za czasów sprzed pandemii, bo tutaj jeszcze jest naklejka za 18 zł. On w chwili obecnej katalogowo jest dwa razy droższy. To jest na zmienne warunki pogodowe i jeżeli ktoś szuka smaru uniwersalnego, to naprawdę jest to bardzo fajny smar. Tak samo jak TF2. To jest mało znana marka, tak mi się przynajmniej wydaje. Ktoś mi kiedyś polecił. Zaryzykowałem i naprawdę fajny. On jest troszeczkę taki bardziej brązowawy. Troszkę brudzi, ale naprawdę bardzo fajnie smaruje i na długo wystarcza. I to tyle co do smarów, więc piszcie w komentarzach, co Wam się sprawdza najlepiej. A teraz przejdźmy do wosku. Od pewnego czasu weszła rewolucja i w rowerówce zaczęło stosować się woski. Woski mają te do siebie właściwości, że one nie są takie jakby gęste. Nie trzeba po nałożeniu, nie trzeba ich za bardzo czyścić i na bardzo długo wystarczają, o ile to są naprawdę fajne woski. I zaraz Wam powiem, który, jak mi się sprawdził. Używałem na razie do tej pory póki co trzech. No i już tłumaczę, co jak. Pierwszy, jaki używałem, to był Momu. To była taka rewolucja na YouTubie, co chwilę któryś tam chwalił, że taki bardzo dobry. Jeden to aż chwalił tak za mocno i zaryzykowałem, sprawdziłem. Plusem było to, że faktycznie po nałożeniu on był fajnie, taki delikatny osad sobie robił i był on bardzo czysty. Minusem było to, że na przykład po 20 km w moim przypadku było już słychać jakieś takie zużycie tego wosku i ten łańcuch zaczynał być taki suchy, a po 100 to już musiałem mocno dosmarowywać i to był jeden z pierwszych moich takich wosków, który zużyłem bardzo szybko. A nie wiem, czy nawet nie jest druga butelka, bo ja chyba dałem mu też drugą szansę i naprawdę w ciągu dwóch, trzech miesięcy bardzo szybko mi się zużył i myślałem, że coś robię nie tak, ale wszystko robiłem dobrze. Z woskami jest tak, że trzeba napęd bardzo dobrze wyczyścić, aby nie miał żadnych brudów w sobie, nasmarować i niektórzy mówią, że pokręcić korbą, żeby on się to ładnie rozprowadził. Ja ostatnio stosuję tak, to dzięki tutaj koledze Sebastianowi, że najpierw wezmę po kropelce, dam, akurat ja sobie korzystam z tego Squirta, po kropelce dam na każde ogniwko, zostawiam, dopiero po jakimś czasie przekręcam z grubsza, wycieram nadmiar i jeżdżę. I mi się to jakoś sprawdza. Po momu przyszła rewolucja na tego UFO Dripa z Ceramic Speeda. Nie był tani, bo 189 zł. To też chyba jest moja druga butelka, bo pierwsze chyba Ceramic Speedy, z tego co pamiętam, kosztowały 159. To już było po jakiejś tam podwyżce 189 zł. I to jest też bardzo fajny wosk, stosowany przez nawet zawodowców. Bardzo chwalą. Nieraz pewnie widzieliście taki efekt, że po nasmarowaniu tym Ceramic Speedem tam on się jeszcze tak jakby kruszył i to mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzało, tylko że przez to, że jest duża butelka i on był trzymany też w różnych warunkach, on chyba stracił swoje właściwości, bo ja pamiętam na samym początku, że naprawdę byłem z niego bardzo, bardzo zadowolony, ale z czasem zauważyłem, że zaczynają być z nim jakieś delikatne problemy i on nie działał tak samo jak od początku. Dlatego zacząłem szukać czegoś
innego, jakiejś alternatywy. I tu jest właśnie on, cały na biało, szczególnie w środku. Squirt. Squirt Clean Long Lasting Chain Loop. Czyli nie jest to super tanie. To jest woz, który w chwili obecnej kosztuje 65 zł, więc nie jest to mało, ale patrząc, że nie kupuje się takich wosków, smarów też na miesiąc, tylko taka buteleczka, no mi, robiąc ponad 10 tysięcy kilometrów, wystarcza spokojnie na jeden sezon, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tu jest instrukcja obsługi, że pierwsza aplikacja, usunąć całkowicie smart z napędu, wykonać aplikację dwukrotnie, zachowując odstęp czasowy na wyschnięcie. Aplikacja. Wstrząśnij butelką, nanieś na wewnętrzną stronę suchego łańcucha, obracając korbą, pozwól na kompletne wschnięcie przed jazdą. Nie odtłuszczaj przed ponowną aplikacją. Tak, i tu jest właśnie tak, że po kropelce na ogniwko wstrząsnąć przed tym i zostawić. Zostawić na jakiś czas, jeżeli jest to robione po raz pierwszy, to warto powtórzyć tą czynność. Niektórzy robią tak, że raz od strony wewnętrznej, raz od strony wewnętrznej, raczej nie ma to większego znaczenia i ja sobie biorę później jeszcze po jakimś czasie delikatnie ten napęd przetrę. Jak widać, on nie jest w idealnym stanie, ale on też nie jest taki, że jak się go złapie, to że on jest jakiś tam super brudny, nie pozostawia takiej czarnej smugi. Tu widać jakiś nalot, ale naprawdę było to jeżdżone w bardzo przeróżnych warunkach i od nowości jeszcze ten napęd nie był czyszczony, nie licząc tego pierwszego razu. Więc myślę, że chyba nie jest zły wynik. Taki wosk spokojnie wystarcza mi na jakieś 200-300 km, czyli nie jest to mało. W dodatku to, co muszę od razu powiedzieć, woski mają jeden minus. Napęd nie jest cichy. Nie jest to dźwięk, tak jak mówię, takiego jakby zużytego, niezadbanego napędu. Jest to taki dźwięk delikatnie metaliczny. Bardziej słyszy się to w szosie niż przy gravelu w moim przypadku. Co do szosy właśnie, bo to też nie jest tak, że wszędzie to działa tak super idealnie. Przy rowerze szosowym ten napęd jest trochę bardziej brudny. Nie wiem, od czego to zależy, przecież gravel głównie jeździ, no wiadomo, w różnych warunkach, a szosa tylko po szosie, gdzie raczej nie powinno być brudno, ale przy szosie ten napęd na przykład wygląda troszeczkę gorzej. Spróbuję ten napęd jeszcze raz przyczyścić w myjce ultradźwiękowej. Zobaczymy, czy może efekt będzie lepszy, może była to kwestia złego wyczyszczenia, bo właśnie absolutną podstawą jest to, żeby napęd był przed nałożeniem czysty. To jest naprawdę po na przykład na, jak kupicie nowy rower, czy tam nowy łańcuch i od razu nałożycie wosk, to nie ma to najmniejszego sensu, bo naprawdę to w ogóle nie będzie działać, a efekt może być jeszcze w drugą stronę, więc naprawdę bardzo warto wyczyścić, czy na przykład może być to w jakimś tam benzynie ekstrakcyjnej, chociaż niektórzy pewnie będą odradzać. A tutaj przykładowo w pracy ostatnio mamy myjkę soniczną, gdzie robi ogromną robotę. Tylko się wrzuca na 20 minut, ładnie sobie tam wszystko, nadmiar smaru weźmie, wypłucze i jest elegancko. No cóż, to tyle. Mam nadzieję, że moje porady będą dla Was bardzo pomocne. Ja mówię, na tym wosku jeździłem w bardzo różnych warunkach. Zresztą możecie zobaczyć sobie na filmie, gdzie zrobiłem chyba tam około 160 km, gdzie wybrałem się w ostatnią wyprawę Meridą Silex i wyjeżdżałem, było ładnie, słonecznie, jeździłem trochę po piaskach, było trochę błota, zaczęło lać i dojechałem do domu i tam naprawdę ten napęd był w takim samym stanie praktycznie jak teraz i on też ma tak fajnie, bo on się tak delikatnie, leciutko kręci, więc myślę, że przy dobrych wiatrach spokojnie te 300 km na nim można zrobić. Cóż, lecę, bo dzisiaj jest stosunkowo ciepło, chyba w słońcu od rana jest już 30 parę stopni, nawet kamera mi się zaczęła delikatnie przegrzewać, dlatego końcówkę nagrywam telefonem
I jeżeli ten film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapce, subie, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.